Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, Speedrun 3.0, kolejny odcinek wjeżdża. Gram na 10 minut, już teraz sytuacja jest bardzo poważna. 2,325, mój ranking przeciwnik 2,471. Coś mi się kojarzy, że chyba grałem z tym panem i on był całkiem niezły. Eee, tak mi się coś kojarzy, zaraz szybko zerkam 50 partii, ma tylko hmm. ciekawe rzeczy. Wiecie, jestem trochę już podejrzliwy, jeżeli chodzi o to A, zadania 1000 Blitz 293. Oj, wygląda to niestety podejrzanie. Mam nadzieję, że wiecie co, zagram w takim razie inaczej. Biorąc, znaczy, zakładam, że on gra programem, więc spróbuję robić to z dwóch stron, z jednej chociażby bo to wygląda podejrzanie. Przepcham pionka tutaj na D5, zagram za chwilę gońcem na G2, może spróbuję zagrać skoczkiem. Ja mam nadzieję, że on nie oszukuje. Przepraszam, że tak często o tym wspominam, ale no jestem przeczulony. No, gość ma 2,93 w blicu, a 2,471 w szachach na 10 minut, więc to jest bardzo podejrzane. Za wiele tych partii nie rozegrał. Jakiś B5, szybkie akcje. No właśnie, widzicie co się dzieje? Z komputerem to są już ciężkie rzeczy, jeżeli gra się w ten sposób. Bo widać, że już to jest debiut ostry, więc tutaj lekko nie będzie. Chce mi się zagrać tu, ale już dostanę taki ruch. Teraz tak się zastanawiam, czy skoczkiem zagrać. No właśnie, co by tu zagrać, moi drodzy. Może, może ruch A4 w pierwszej kolejności, bo jak będzie ruch B4, tak zakładam, to skoczkiem sobie mogę przejść na C4. A jeżeli przeciwnik zbije, no to zbije. No jest B4. No właśnie, długo myślał nad tym ruchem. Teraz myślę nad tym posunięciem, ale nie. No skoczek D2. Szybciutko gramy, żeby zająć pole C4. Fajnie byłoby to zająć jednym skoczkiem, potem wskoczyć skoczkiem drugim i trzymać tę pozycję. Skoczek d7, tutaj będzie atak, więc trzeba chyba zagrać a5. Nie wpuszczamy na b6 żadnej figury. Czy to jest dobre? Wydaje mi się, że tak. Na chłopski zdrowy rozum, na logikę, wydaje mi się, że dobre. Tylko, że jak zagram tutaj, to on koniec na a6 może zagrać dobrze. Teraz tak, zastanawiam się nad posunięciem skoczek na f3. Hmm. Um. Żeby przestawić potem tu skoczka Ale ruch e4 jeszcze mnie chyba powinien interesować Chociaż nie chcę tutaj przeciwnika wpuszczać Skoczek c4 Goniec wejdzie tutaj Hetman c2 No chyba tak Skoczek c4 Po prostu skoczek zajmuje dobrą placówkę według mnie e, Tutaj oczywiście No właśnie, goniec a6 jest szybko zagrane W ogóle jakby wiedział co chce zagrać No hetman c2 gram Bronię skoczka, no i fajnie byłoby zagrać tu i tu, tyle że tu jest cały czas atakowany. Mam problem z wyjściem z skoczka. No a dobra, idę przez. No właśnie, jak tu iść? Tutaj? Tutaj? Nie, no dobra, idę skoczkiem na H3 No muszę zrobić roszadę, no nie ma siły przecież jak, jak nie zrobię roszady, to będzie po mnie. Choć ten ruch na komputer już na pewno jest podejrzany. Zobaczcie, co przeciwnik wyrabia, ale to sobie wymyślił, już wiem o co chodzi. Jak tutaj zbijam? No nie, to słuchajcie, no to nie gra człowiek. Ja czuję, że to nie gra, niestety, człowiek, bo już no, tak szybko zagrał taki fajny ruch. Zobaczcie o co chodzi, bo jeżeli zbiję, on zbije, jak zagram D6, to on zbija. Ja zbijam mu tam wieżę. No zaraz, będę musiał tak zrobić, ale mój skoczek będzie trup. Pionek będzie blokował pole F4 On zagra zaraz H6 Skoczek H3 będzie kompletnie nie do gry A muszę zbić skoczka raczej Zagrać potem tak I w ogóle mój król nie zrobi roszady No pięknie po prostu W ogóle to jest taki ruch przeszkadzający w tym Że nie mogę zagrać skoczkiem na F4 za chwilę No ale zaraz może skoczek na E3 jeszcze A to mi C4 wrzuci I będzie mnie totalnie miażdżył ale potem może F4 mu wrzucę? No dobra, skoczek E3. Bardzo podejrzanie to już wygląda. Bardzo podejrzanie. Bardzo łatwo rozwinął. Zobaczcie, zagrał C4. Bardzo łatwo rozwinął te figury. No teraz chyba muszę zagrać tak. Tak mi się wydaje, że to jest dobre posunięcie. No odpędzam skoczka. No pewnie na G4 wejdzie, będzie mnie męczył. Zagram tak. Król, tutaj, no, mam jakieś wyjście. Muszę po prostu mieć aktywne figury. Skoczek troszeczkę bardziej pilnuje. No, oczywiście, zbiję to, ja zbiję królem. Ale to nadal będzie, według mnie. Zobaczcie, co on robi. Kompletnie takiego ruchu nie, nie podejrzewałem. A takiego się nie boisz posunięcia? No, pewnie nie, bo, dost bo dostanę hapięć zapewne. Ale jak zrobię Roszadę, to co? Robię ruszadę Hetman C5. Chyba teraz widzę, że jest taka możliwość, bo będę tutaj na związaniu. E, no, zbijam to, co no, muszę zbić wieżo przecież. On zagra Hetman C5 i będzie to związanie bardzo nieprzyjemne. Ale zagram sobie oczywiście H3. Powiem wam, jestem y, skołowany nieco, bo nie wiem, czy gram z człowiekiem. Naprawdę bardzo dziwne to jest. Y, zastanawiam się nad tym posunięciem. Jeszcze skoczek F5 jest ciekawe, żeby wejść tak, ale nie, bo skoczek na G4. Dobra, koniec D2. Dopiero w 18 ruchu wyprowadzam figurę, a więc ostatnią figurę. Jeszcze oczywiście są wieże, ale no już wiesz, nie liczę powiedzmy ciężkich figur. No i teraz, co teraz on zrobi? Nie widzę na szczęście jakichś taktycznych motywów. Mam nadzieję, że ich nie ma. E, tu się pojawi opcja. Aha, zobaczcie, jak sprytnie nie mogę zbić tego, co nie. A taki ruch C3 jeszcze będzie groził. No bardzo sprytnie zagrałeś, mój drogi przyjacielu. E, no dobrze, wieża C1 w takim razie. Ten pionek jest osamotniony troszeczkę, bo chodzi o to, że takiego ruchu się bałem, ale teraz będę mógł, znaczy bałem. No, trzeba brać to pod uwagę. E, no i teraz, co się będzie działo dalej? No właśnie, związanie na związaniu będzie działać. Więc koniec na H, tutaj grozi po prostu bicie. Co ja w ogóle gadam? To już jest po mnie. Moi drodzy, już jest po mnie, bo grozi tutaj. A jak odejdę z koczkiem, to on mi zagra skoczek G4. I mam po jakości. Pięknie, w 19 ruchów przegrać z. Nie, no. Naprawdę? Naprawdę? No. Aż przeanalizuję tą partię. Mocniej troszeczkę go przeanalizuję, bo nie może to tak wyglądać. No tak, goniec F3 byłby bardzo zacny, ale. No, ja sobie zdaję sprawę, że tu może motyw podstawiłem, ale on nie był taki. W ogóle jakoś tak bardzo perfekcyjnie gra. Odnoszę takie wrażenie tu jeszcze pionek w ogóle wisi. Co, tak muszę zagrać? On mi kopnie jeszcze tutaj mocniej. Świetnie. No dobra, tak. Zobaczymy, czy on zagra tutaj od razu. Pewnie zagra. Albo znajdzie lepszy ruch. A, skoczek D5 jeszcze jest. No przecież, skoczek D5 jest lepszy, bo bierzesz pionka i jeszcze tutaj podważasz. Znaczy, na oko to trzeba oczywiście. Zawsze trzeba przeanalizować i się zastanowić, ale tak na oko widać, że to działa. Skoczek G4 jednak zagrał. No i co? Jest po mnie, bo będzie tutaj. A bicie szło. No jest po mnie. E, jest po partii, słuchajcie. No muszę poddać, bo no, tracę figurę. Nie widzę możliwości obronienia skoczka na E3. Jak ktoś z Was widzi, to. No nie, no, no nie, no przepraszam, ale. Nie, dobra, poddaję. Ok. Poddaję. Wrzucam analizę od razu. Przegląd oczywiście wrzucę, bo yy, mam taką też możliwość. Dokładność jego 91.3, ale tym bym się kompletnie nie sugerował. Kompletnie, sprawdźmy. Dobra, G3. I on zagrał C5. Oczywiście drugi ruch to tam nie ma znaczenia, bo może każdy tak zagrać. E6, C4. Wybicie wybicie. B5. Ciekawe, czy teraz B5 sugeruje maszyna. Po jakim czasie on po 5 sekundach zrobił ten ruch. Zaraz zobaczymy. A czy B5 jest sugerowane, oczywiście? Nie na pierwszym miejscu, ale to nie znaczy, że trzeba grać pierwszą linią silnika. Słuchajcie, nie wiem. Nie wiem, ja przepraszam, ja nie chcę nikogo oskarżać bezpodstawnie, ale mam taką czutkę po prostu. Jest to niestety denerwujące, człowiek chce grać speedruna na wyższym poziomie, żeby y, potłumaczyć ruchy, a tutaj y, musisz tłumaczyć ruchy z silnikiem. Równie dobrze mógłbym grać z silnikiem. No i teraz y, zagrałem ruch A4, no jakbym był kompakt to bym zagrał E3. Dobra, ruch A4. B4 zostało zagrane od razu, po ilu sekundach? Po dziewięciu, czy tak długo się zastanawiałeś nad B4? OK, no dobra. Skoczek D2 jest posunięcie. Skoczek D7. A przepraszam jeszcze raz. Sorry, bo kliknęło mi się. Teraz pomyślmy chwilę. Skoczek D7 jest sugestia. No ale dobra, to są ruchy powiedzmy do zaakceptowania. Zagrałem A5, czyli strata tempa. Moje tłumaczenie, jak widać, jest bez sensu. Znaczy, nie, ja się z tego nie wycofuję, bo hy, to jest też takie logiczne podejście według mnie, ale co tu się wyrabia? Goniec S7. Oj, popełnił błąd! Słuchajcie, silnik popełnił błąd. Nie, 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 to nie jest błąd. To jest jak najbardziej rozwojowy ruch, e, więc tak można jak najbardziej grać. Poza tym, on mógł sobie po prostu taki ruch wybrać z trzeciej linii, o z drugiej aktualnie. Nie grać najlepszego posunięcia Goniec a6 w tym momencie Tak jak widać, czyli tutaj e, Już pokazuję Zagrał goniec e7, dobra Skoczek na c4, no dobra To przeoczenie, dlaczego przeoczenie? Bo skoczek h3, nieważne e, Poszło, goniec a6 Hetman I teraz, co zagrałeś mój drogi przyjacielu? Zrobiłeś roszadę, dobra, jeszcze jak cię mogę Skoczek H3, znowu tutaj robię jakieś koślawce, no ale to mi się wydaje logiczne, no trzeba wychodzić figurami. I teraz on gra pierwsze posunięcie yy, z pierwszej linii. Skoczek na E5. No bo, no tak, no, skoczek na E5, no, skoczek na E5. Najlepszy ruch. Właśnie, idea tego ruchu polega na tym, jeszcze raz to przypomnę, że jak jest bicie i jest bicie, to, to mam ciężką sytuację, bo mój skoczek nie gra. Pionek jest atakowany, a jak zagram E4. No to tutaj król nie zrobi roszady. A, mógłbym zrobić roszadę, ale będzie ruch C4. No ale skoczek nie będzie grał. Nie ma takiej opcji, no właśnie. I tego nie chciałem. Skoczek E3 i teraz skoczek zagrywa z... Czekajcie, co on teraz zagrał? C4, niby błąd. Hmm, ciekawe. Nie jest tak łatwo zagrać taki ruch C4. Ja nie mówię, że to jest błąd. Tutaj nie sugerujmy się tym za bardzo. Ruch F4, no i skoczek z e g 4 oczywiście. Słuchajcie, ja nie wziąłem, nie wziąłem pionka na C4, ale czy on przewidział taką opcję, że jak wezmę, to on mi zagra tak, ja zagram tak. Czy on to przewidywał? Nie sądzę. Po prostu nie sądzę. Nie wydaje mi się, że on mógł to przewidzieć, żeby potem pozycyjnie zagrać Hetman C7. No, nie wydaje mi się, niestety, przepraszam, to jest tylko moje zdanie. Skoczek F2, no to jest, jak widać, błąd. Hetman C8, oj, błąd z jego strony, ciekawe, ale silnik pokazuje Hetman C8 już teraz w pierwszej linii, więc czeską tutaj nie wiem dlaczego, pokazuje znak zapytania bez sensu. Jest to ruch jak najbardziej w porządku. Nie można ślepo wierzyć tutaj tym ocenom, naprawdę. Jest Roszada. Wieża E8 teraz jest pokazane. Czy skoczek F2? Skoczek F2, proszę bardzo. Pierwsza linia poszło. Wieża zbiła. Teraz jest pokazane wieża E8. Ile czasu mu to zajęło? No, 11 sekund. No, wieża E8, oczywiście. Goniec D2, ok, teraz hetman C5 jest pokazane, ale trzecia linia, ile mu, na goniec F8 zajęło czasu? No kilka, no tak, prawie 20, 18 sekund, ok. Goniec F8 było sugerowane, bierze C1, to bardzo dobry ruch jest, ciekawe, jak to jest ruch przegrywający. I Hetman C5, pierwsza linia. Już teraz widać wyraźną różnicę nad Hetman C5 czarnymi, a y, posunięcie B3. Y, wyraźną różnicę, więc no ten ruch. To on nie jest jakiś tam super, może trudny, ale no dziwne: to jest dziwne. Jakoś nienaturalnie to wszystko wyglądało. Co? Mogłem wziąć tutaj? A co po tym? Bo nie wiem. A, że po prostu E3 i oddaje jakość, tak. No tak. Można by było F3. I teraz pokazuje wieża AB8, a przeciwnik zagrał skoczkiem. To wspaniały ruch, napisał czeską. A dlaczego wieża AB8 albo C3? Teraz zmienia zdanie. Aha, to co mogłoby być? Skoczek G4 to jest ostatnie posunięcie. Aha, słuchajcie, ja się poddałem, a jeszcze była opcja taka. Odciągnąć. Figurkę, ale jest tak. 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 No ale to co? To ja tutaj kompletnie nic nie mam. No ma figurę więcej. Jasne, że można próbować jeszcze z centrum, ale to jest przygląda pozycja białych absolutnie. Gość według mnie jest podejrzany. Sorry. Um, tak uważam. Zobaczymy, czy, czy on dostanie jakiegoś ba. Tak, zobaczcie, moi drodzy. Oczywiście dostał bana. Od razu. Na gorącym uczynku cię przyłapałem, gościu. No właśnie, moi drodzy. Właśnie, widzicie? No, intuicja szachusia jednak yy, działa. No, zobaczcie, gość ma zamknięte konto. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Świetnie. Znowu się grało z kąpem. No cóż, moi drodzy, na dzisiaj chyba wystarczy tych emocji. Dziękuję Wam za uwagę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, a zresztą możecie nie pisać też, bo dosyć już y, tych oszustów. Ale zawsze lajki like, mile widziane oraz komentarz, jak najbardziej. Pozdrawiam, cześć.